Dzień dobry, witam cię serdecznie w mojej codziennej ezoporadzie Dnia w Pigułce. Porada na niedzielę, 13 luty 2022 rok. Ja jestem terapeutką Rejki oraz astronomerologiem EWA HL. Zatem do pracy. Co ta niedziela nam tutaj przynosi? Księżyc mamy w raku, natomiast kody numerologiczne, które będą miały wpływ na nasze życie, to jest 3, 4, 2 oraz 6. I tutaj nawiążę do tego, co mówiłam Wam na sobotni dzień, aby uważać z używkami. Zatem, jeśli nie posłuchałeś mojej rady i wczoraj zabalowałeś, to niestety, ale dzisiaj planety spotęgują Twoją niedyspozycję. Opozycja Księżyca z Marsem będzie pod tym względem bardzo złośliwa. Natomiast pod wieczór mamy bardzo fajny trygon Księżyca z Neptunem, z Neptunem i sprawi, że wszelkie spotkania będą w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Poza tym, kody numerologiczne na dzisiejszy dzień wyzwolą w nas taką chęć chwalenia się, będziemy wyczekiwać tych pochwał też od osób postronnych i to abyśmy byli doceniani. To jest tak, taki kod trochę dulszczyzny się tutaj odezwie. Poza tym z całą pewnością energia dzisiejszego dnia będzie przywoływać do nas energie finansowe, pod warunkiem, że wydasz pieniążki dla siebie, na przykład na wyjście do kina, na przykład na wyjście do kawiarni. I przede wszystkim będziesz się cieszyć z tego, że właśnie oddajesz się właśnie tej, a nie innej rozrywce. Tutaj też pojawi się taki aspekt opiekowania się słabszymi. Tylko uwaga tutaj z tą opieką, żeby nadmiernie ich nie ograniczać przez, przez tą swoją nadopiekuńczość. Tutaj jest w szczególności ta wskazówka dla osób, które posiadają szóstkę w swoim pentagramie urodzeniowym, bez względu na którym tam poziomie ona się znajduje. Odnośnie aromaterapii, warto dzisiaj wzmacniać czakrę gardła. Jak słuchać, niestety ja też muszę ją wzmacniać. Jeszcze gardło nie doszło do siebie. Także przepraszam za moją chrypę, ale chciałam bardzo nagrać właśnie tą ezoporadę dnia. I co jeszcze wzmacniamy? Czakrę seksualną w dniu dzisiejszym. I tak, jeśli chodzi o czakrę seksualną, będzie potrzebny tutaj zapach anyżowy, magnolia bądź też pomarańczowy. Natomiast jeśli chodzi o wzmocnienie czakry gardła, z całą pewnością będzie potrzebny eukaliptus, czarny winogrom bądź też drzewo herbaciane. Warto użyć tych właśnie zapachów w formie olejków do kominka zapachowego. Z powodzeniem możesz tutaj połączyć na przykład zapach anyżowy z eukaliptusem oraz drzewem herbacianym. Dodać do tego dwie krople jeszcze pomarańczy. Naprawdę rewelacyjnie wtedy będzie wpływać to na naszą aurę. Już dzisiaj. Zapraszam Cię również na Środowy Rytuał Pełni Księżyca we Lwie. Ten rytuał wykonam dla Ciebie w środę, 16 lutego o godzinie 21. Będę tam robić um, intencje dotyczące miłości, do, przywołujące wzajemny szacunek, przywołujące wiarę w siebie, um, kreatywność do Twojego życia będę też przywoływać przede wszystkim energię zdrowia i dobrego samopoczucia. To też mnie się z całą pewnością też przyda, także też będę tutaj pracować dla siebie nad tą intencją. Poza tym bardzo fajna intencja mówiąca o przyspieszeniu realizacji twoich celów, planów, marzeń, tak aby one się jeszcze zamanifestowały w tym roku. Także zapraszam, zachęcam. Link do tego rytuału znajdziesz pod filmikiem, także warto kliknąć i poczytać tam dokładniej, bardziej szczegółowo o tych intencjach, nad którymi będę dla Ciebie pracować. Zapraszam, zachęcam, jeśli wykonasz, jeśli klikniesz ten link jeszcze dzisiaj, będziesz mieć z pewnością okazję do tego, aby wykupić te intencje po cenie promocyjnej. Zapraszam. Tak jak wspomniałam, księżyc mamy dzisiaj w raku, a to daje właśnie odnośnie roślin bardzo dobre aspekty, zatem można tutaj z powodzeniem te rośliny pielęgnować, przesadzać. Um... Zraszać, podlewać. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne w dniu dzisiejszym przyniosą bardzo dobry efekt. Dlaczego? Dlatego, że księżyc w znaku raka powoduje to, że rośliny, którymi zajmujemy się w dniu dzisiejszym, zyskują naprawdę bardzo dobre zdrowie, zyskują później piękne kwitnienie, czyli to oko będzie się nam naprawdę cieszyć, patrząc na taką zdrową, dorodną roślinę. Także pielęgnujmy. Ja dzisiaj też rzeczywiście swoje będę podlewać, bo przesadzać nie będę, ale podlewanie jak najbardziej tutaj się musi zamanifestować. Zatem zachęcam również i Ciebie do pielęgnacji swoich roślin. Pod względem dietetycznym. Pod względem dietetycznym warto tutaj zwrócić uwagę na to, aby było zdrowe jedzenie, z całą pewnością produkty mleczne będą Cię ciągnąć, słodycze również, także uwaga tutaj na te słodycze, żeby ich za dużo nie zjeść. Ja co prawda przyznaję się, wczoraj pofolgowałam sobie, także teraz będę bardzo mocno się pilnowała, żeby nie ulegać dalszej pokusie. Także warto tutaj postawić też na nawadnienie organizmu. Dużo więcej wody warto tutaj pić, czy też właśnie tych produktów mlecznych, wyrobów mlecznych. Jeśli chodzi o potrawy, będzie ciągnąć do potraw tradycyjnych. Poza tym. Domownicy też będą to doceniać, a ty dogodzisz właśnie pod względem smakowym każdemu z nich. Także to też się przełoży z całą pewnością na to dobre, fajne biesiadowanie, o którym właśnie wspominałam wcześniej, jak omawiałam aspekty planet i aspekty numerologiczne. Także warto tutaj, um, warto tutaj skupić się na tym dobrym jedzeniu. Poza tym, uwaga, bo mogą pojawić się jakieś zatrucia. Także sprawdź te daty ważności. Um, bo ja już nie raz też właśnie um, spotkałam się z czymś takim, że data ważności była jeszcze ok. Po otwarciu produkt niestety nie zachowywał się jak świeży. Jest to bardzo przykre, ale. I trzeba być na to teraz bardzo mocno wyczulonym, bo niestety ci co produkują to jedzenie to nie są pod tym względem uczciwi. A później nasze żołądki, nasze jelita, nasz organizm generalnie cierpi. Ok, czyli sprawdzajcie te daty ważności. Pod względem ubioru, pod względem ubioru z całą pewnością klasyka, z całą pewnością szarości, z całą pewnością jakieś stanowane barwy, także jakieś neonowe kolory raczej nie będziecie ciągnąć w tę stronę. Warto postawić na te szlachetne tkaniny miękkie, jedwabie, wełny, satyny. Motywy kwiatowe jak najbardziej. Ja co prawda dzisiaj mam właśnie paseczki. Ale motyw kwiatowy pojawia się tutaj i, i nawet, właśnie, jakoś tak odruchowo sięgnąłem dzisiaj po tą, właśnie koszulę, i teraz, właśnie, sobie uświadomiłam, no tak, coś w tym jest tak, że ten niebieski kolor, te motywy kwiatowe, te odcienie, właśnie, generalnie szarości, będą się Wam tutaj manifestować. Z całą pewnością podkreślona talia. A jeśli chodzi o dodatki, biżuteria jakaś pamiątkowa, rodowa, tutaj na pewno będzie grała pierwsze skrzypce i dodać właśnie tej styl, tego stylu i klasy. Pod względem, pod względem medycznym, osłabiona kratka piersiowa, przełyk, tarczyca przepona, żołądek, właśnie układ trawienny tutaj, układ limfatyczny. Pojawi się ta tendencja do problemów z trawieniem, także naprawdę zwracajcie uwagę na to, co dzisiaj jecie, bo to niewłaściwe odżywianie się będzie się manifestować to przejadanie się, tak samo dolegliwości żołądkowe mogą się pojawić oraz na tle nerwowym. Uwaga na wszelkie jakieś kontuzje, które miałyby się zadziać w domu. Poza tym, jeśli mowa o kontuzji, trzymam bardzo mocno kciuki za moją przyjaciółkę, która właśnie jest na nartach w tym momencie. Wracajcie do domu, cali, zdrowi, bez żadnych przykrych doświadczeń. Trzymam za Was aga kciuki i życzę udanego, udanego szusowania. Kolory dnia. Kolory dnia na, na dzień dzisiejszy to z całą pewnością jakieś perłowe, mleczne odcienie, delikatne właśnie zielenie, też fioletu, żółtego, ale to wszystko stonowane, na pewno nie, nie neonowe kolory. Jeśli chodzi o kamień, na pewno kryształ górski, na pewno koral, opal, perła, agat, szmaragd. Przepraszam bardzo. E, moje gardło. Niestety doskwieram, ale to dlatego, że właśnie bardzo je podrażniam, czy to robiąc te nagranie, czy to właśnie prowadząc z wami konsultacje, no ale tak to jest. Większa porcja rejki po tym nagraniu na pewno mi pomoże załagodzić te bóle i siemielniane też polecam, bo też naprawdę łagodzi. Ale wracając karta dnia. Czwórka buław. Zapowiada się naprawdę szczęśliwy dzień, dzień, w którym nie będzie nudno, ale wydarzenia na pewno będą miały pozytywny wydźwięk. Nie bójcie się dzisiaj wkroczyć na jakąś nową ścieżkę swojego życia, bo trudności z całą pewnością zostaną pokonane, a Ty osiągniesz solidność i stabilny fundament na przyszłość. To wszystko bardzo dobrze rokuje na przyszłość, zatem wdrażaj pomysły w życie. Niech staną się one realną częścią Twojego życia, a nie tylko jakoś ulotną mrzonką czy planem spisanym na kartce, który jest gdzieś tam schowany głęboko w szufladzie. Generalnie ta karta mówi, że nadszedł odpowiedni czas, więc nie szukaj wymówek, tylko działaj. Warto dziś postawić na świętowanie czy to też swoich sukcesów, czy to sukcesów znajomych, kolegów. Może zdałeś egzamin, bo ta karta też mówi o pomyślnym egzaminie, lub nawiązałeś wartościowe jakieś kontakty biznesowe. Uczcij to. Spotkanie towarzyskie z pewnością będą udane, zatem miej oczy otwarte szerokie, bo możesz poznać swojego właściwego partnera. Ciemna strona tej karty mówi, że jeśli do tej pory się leniłeś, to niestety, ale nic tutaj dobrego się nie zamanifestuje, bo po prostu nie jesteś gotowy na to, by otwierać nowy rozdział życia. Możliwe, że jesteś oziębły w stosunku do drugiej osoby, zatem, zmień to. Pod względem zdrowotnym z całą pewnością warto dzisiaj postawić na wszelkiego typu spacery. Więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu i porządnie dotlenić organizm. Kilkudniowy odpoczynek też z całą pewnością tutaj bardzo dobrze wpłynie na, na to, abyś mógł się zregenerować. Zatem udanych spacerów życzę cudownej niedzieli. Niech się zadzieje wszystko to, co najlepsze dla Ciebie. Pozdrawiam Cię serdecznie, magicznie. I do jutra. Terapeutka rejki rozastronumerolog Ewa HL. Pa, pa.